Z okazji nadchodzących świąt to chciałbym wam życzyć, no wiadomo, no wesołych, pogodnych świąt. Tylko czekajcie, zaraz znajdziemy sobie ten jakiś ładny teren, żeby było tak świątecznie, nie jakieś kuźwa piekło czy coś. No, jest już lepiej, jest już klimat świąteczny, chociaż już za moim oknem to nie wygląda, po prostu jest jak po deszczu. No coś, no, co mogę wam życzyć, no, zdrowych, pogodnych świąt, udanych prezentów, dużo szczęścia, pomyślności, no, żeby wam się sny spełniły czy coś, o jakichś wymarzonych prezentach. Ach, tam nie ga... Kurwa. Dobra, dobra, musiałem się... No, po prostu chcę wam życzyć zdrowych, pogodnych świąt. Żeby wam się wymarzone prezenty spełniły czy coś, żeby wam Mikołaje przywiózł, że tak powiem. No, po prostu, no, żeby wam się to po prostu te święta udały za bardzo. Żeby było wesoło, pogodnie. No bo wiadomo, no, święta to czas spotkania się z rodziną. No, z najdalszymi członkami jej. Żeby wam się wszystko po prostu udało. No cóż. No, bo nie, święta to jest ten czas, ten okres, gdzie się spotykamy z rodziną. Żeby pogadać. Na przykład z jakąś tam daleką, wiadomo. Niektórzy nie mają blisko rodziny. I po prostu niektórzy muszą znaleźć czas tak, żeby mogli przyjść, pojawić się, złożyć życzenia, posiedzieć, poopowiadać, jak tam u nich. Czytywania gry. Jak ja to uwielbiam. W tym diablo. Tak, więcej nienawiści, to proszę bardzo. Coś jeszcze tu? Tak, domination. No, po prostu wam życzę bardzo udanych świąt. Żeby wam się wszystko ładnie udało. No, żeby nie było żadnych problemów czy coś. Żeby po prostu mieliście po prostu ten, czyli ten, powiedzmy, magię tych świąt. Chociaż ja tutaj bardziej się obawiam takiego panią Mikołajową. To chyba bodajże Mikołajowa, która wszystkim daje te strzały z zuzgami. Ale... O, proszę bardzo. Znalazł się. Co muszę zrobić? Ponoć parę, dobra. No tak. O, tak, i się udało. No. Po prostu, manie, żeby wam się święta udały, naprawdę. No, co mogę wam jeszcze życzyć, no. No cóż, no. Mogę wam życzyć, no ten. Wszystkie najlepszego z okazji też, ten, nowego roku, tak? Żeby wam się Sylwester udał. Żebyście następnego dnia mieli kaca. Także to biwie mówiąc. Jeśli mieli kaca. Po prostu, żeby wam się udał ten Sylwester. Bez żadnych jakichś problemów czy coś. Że na przykład wam zabraknie szampana. Bądź innych. Powiedzmy. Na... płynów. Rozrywkowych. Ja tak ujmę. No i cóż, no. To będzie na razie tyle. Najwyżej dam tutaj zapowiedź co do mojego innego pomysłu, tylko bym musiał sprawdzić, czy będzie działał ten pomysł. Więc najwyżej potem dodam tutaj fragment pomysłu. Po prostu jestem ciekawy, czy mi się obecnie będzie nagrywał bez problemu. Także więc, no cóż, no będę się tutaj z wami żegnał, kasując masę złych demonów.
Bardzo dziękuję za życzenia, Witchaven. Ty stary dobry panie kapitanie, który zawsze sprowadza radość. Normalnie uśmiech zawsze jest na twarzy. Jak się oglądałem jak twoje odcinki, zawsze się człowiek może pouśmiechać, powspominać się, które gry, które za dzieciaka człowiek grał, bądź no parę lat temu. Zawsze można sobie poprzypominać te czasy, jak to kiedyś było. Jakie to były czasy gier. Że za dzieciaka się miało masę pirackich gier, bo ceny gier w Polsce były kosmiczne. No. No po prostu życzę wszystkiego najlepszego, kapitanie. Z okazji świąt, żeby się wam udały. No i przy okazji zdechłem. Jestem zadzewiały. Wieki temu nie grać w grę. Wow. No, po prostu życzę, żeby ci się święta udały, panie kapitanie. Żeby było wesoło, pogodnie. Dużo prezentów. Pod choinką. Żeby Mikołaj był miły. Chociaż pewnie będzie miły do pana kapitana. Musi być. Że miły. Bo inaczej będzie miał przegwizdane. Wszystkiego najlepszego też życzę TD.pl, żeby po prostu miał szczęścia w The Long Dark. Żeby miał udanych prezentów. Żeby przetrwał do tych 1000 dni. No cóż no, to tyle będzie. Także więc cóż, będę się tutaj z wami żegnał. No i cóż, no, tutaj będę się z wami żegnał, także więc trzymajcie się, na razie, cześć, no i udanych świąt, jak i nadchodzącego nowego roku, żeby wam się powiódł. I powiedzmy, żeby ta część waszych, jak to jest, obietnic, czy jak to się tam mówi na to, żebyście się tego trzymali, tak? Także więc trzymajcie się, na razie, cześć.